Wejherowska jednostka ochotniczej straży pożarnej otrzymała nowy pojazd pożarniczo-operacyjny marki Nissan Navara. Jego zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa oraz Powiatu Wejherowskiego. Bardzo dużo jest wypadków, które są wypadkami drogowymi, ale i też mają bardzo często też akcje związane z wiatrem, połamanymi konarami, zwalonymi drzewami. W związku z tym jest potrzebny pojazd taki, który raz może zabrać strażaków, dwa zabrać sprzęt. Samorządy złożyły się po połowie, a całkowita wartość zakupionego 7-letniego auta to 60 tysięcy złotych. Dodatkowo Urząd Miejski w Wejherowie zakupił nową przyczepę do przewożenia łodzi ratunkowej o wartości 3 tysięcy złotych. Prezydent miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na doroczny jarmark bożonarodzeniowy. Od 14 do 22 grudnia na placu Jakuba Wejchera zagoszczą kramy pełne swojskich specjałów, ozdób i przypraw. Na najmłodszych czekać będzie karuzela wenecka i lodowisko. Wielkie otwarcie już 14 grudnia o godzinie 17 na Wejherowskim Rynku. Wy też musicie tam być. Zapraszamy.